Cześć, cześć, cześć. Tu kulturki, kulturki. Kulturki, kulturki. Kulturki. Czyli? Ola Maja i mama, papa, papa. Mama Maja i Ola. Papa. I Maja się oddala. Papa. Maja, mama i Ola. Mama papa. Maja i Ola. Ola mama i mama. Ola Maja i mama. Kulturki! Kulturki! No to powiem. Bo dzisiaj jest trudna książka. I smutna. A Maja jest taka wrażliwa. Książka... Wychodziła z kina na smutny o film. O wojnie. Ale na szczęście nie tej takiej bliskiej, tylko taka daleka. Tam gdzieś w Afganistanie? Afganistanie. Tak. Afganistanie, właśnie. Straszne to, ale no... Ale no fajna książka przynajmniej. Tak dokładnie, to ja czytałam 3 książki, ale z jednej serii, z jednej trylogii, więc opowiem o nich razem. To jest, pierwsza to jest... Ale może powiem, jak się ta trylogia nazywa, ta książka cała? Książka się nazywa... Żywicielka. Żywicielka. Autorstwa? Deborah Ellis? Deborah Ellis, tak. I są 3 części. Jedna to jest Żywicielka, to się nazywa pierwsza część, druga to się nazywa Podróż Parwany, a trzecia to się nazywa... No nie wiem, ja to sobie inaczej czytałam. Więc nie mam pojęcia, jak to się naprawdę czyta. A jak się pisze? Szałwia, tak? Szałwia. No. Tak. Więc to jest ta trzecia część tej trylogii. No trudne są to dla nas rzeczy do czytania, dlatego że to są imiona, z jakiego właśnie pochodzenia arabskiego, tak? Który nie jest dla nas takim bliskim językiem. No, imion nie tłumaczyli w tej książce. Tak. Cała trylogia dotyczy wojny w Afganistanie, dlatego powiedziałam, że trochę smutna, trochę trudna książka, bo ona opisuje właśnie to, jak dzieci radzą sobie z wojną. No to zacznę opowiadać od książki Żywicielka, tej pierwszej. W pierwszej części ona mieszka z rodziną w malutkim mieszkaniu, bo wszystkie ich poprzednie mieszkanie najpierw mieszkało w wielkiej willi ze swoją rodziną. Jej rodzina jest chyba pięcio albo sześcioosobowa. Jest mama, tata, ona. A ona się jak nazywa? Parwana. Parwana. I ona ma 11 lat. Jest jej starsza siostra, która ma chyba 18 lat. Nazywa się Nuria chyba. Jest jej młodsza siostra Marymam, która ma chyba 8. Mariam, tak? Tak, Mariam. Ma 7 albo 8 lat. Jest jej bardzo malutki brat Ali, który ma chyba 2 lata, 3 lata. No i oni tam mieszkają. I ona musi tak... I jej tata nie ma nogi i chodzi z taką laską specjalną. I ona mu też pomaga się utrzymać, ale rządzą talibowie, którzy nie pozwalają dziewczynom wychodzić, więc ona musi się tak schulać w swoim tym. Udaje, że jest młodszym synem taty, takim małym synem, który tylko mu pomaga chodzić do jego pracy. On tam pracuje, przetłumacza różne rzeczy. Bo musi się przebierać za chłopca? Nie, ona się nie przebiera, tylko po prostu jest za dziewczynkę, tylko jest taka skulona, że nikt nie zauważy, że jest dziewczynką, bo musi się tak kulić, żeby pomagać tacie. Podpiera się ten musi udawać tata. Chłopca. Nie, wtedy to jeszcze nie, ale no. I potem oni zabierają tego tatę do więzienia. Za to, że on trzyma angielskie książki u siebie, uczy się tego angielskiego i potem nie ma taty i nie ma kto zarabiać. I oni postanawiają Parwanę przebrać za chłopca. Obcięli jej włosy, bo kiedyś oni mieli jeszcze jednego syna. Który był najstarszy, tylko ta Neoria go pamiętała, bo ona była też najstarsza i ci rodzice nie chcieli o nim nigdy wspominać, ale mieli stare ciuchy po nim. I oni jej dali te ciuchy chłopięce. I ona musiała się przebrać i obciąć włosy na krótko. No i musiała chodzić jakby pracować. Tak jak wcześniej jej tata. I chodziła, tak kupowała. I tam... Pewnego dnia zobaczyła swoją przyjaciółkę. To właśnie Sauzie?
Shauzie. To było jej koleżanka ze szkoły. Nigdy się tak mocno nie przyjaźniły, ale rozpoznała w niej jednego chłopca. Po prostu rozpoznała, że ona też musiała się przebrać za chłopca. I one się poznały i zaczęły razem rozmawiać. No po prostu się przyjaźniły już wtedy. I potem, pod koniec tej części, bo już tam nie będę wszystkiego ciągnąć, ta Shauzie postanowiła pojechać do Francji i uciec od swojej rodziny. Mhm. Bo tam w jej rodzinie nie było dobrze. Wszyscy się ciągle kłócili, ona musiała pracować na całą rodzinę, byli na nią źli, że mało zarabiała i jedyne, o co jej się pytała, to właśnie o pieniądze. I chciała po prostu uciec. Tak, wykorzystywali, tak? Do takiej niewolniczej pracy. I do tego, żeby... I ona postanowiła uciec do Francji, bo zobaczyła w gazecie taki jakby skrawek pola lawendy. I jej się spodobała? Tak. I ona postanowiła uciec. No i ona uciekła, ale też powiem, to ważna osoba, pani Verda, bo ona pomagała tamtej rodzinie. To była wcześniej nauczycielka od WF-u. Mhm. Ona była taka bardzo dobra i miła i pomagała i ona też miała takiego małego syna. I ona bardzo pomagała w tym domu, zamieszkała u nich. Chociaż miała też własne mieszkanie, ale musiała pomóc tej mamie. Mhm. I one też miały taką organizację kobiet. Mhm. No i potem ta pani Verda od nich poszła, dlatego że jakby ta Noria miała brać ślub. I ta matka, Marymam, Ali i ta Neoria pojechali tam do tego męża. Parwana miała też pojechać, ale została z tą panią Verdą, dlatego że chciała zobaczyć, bo może jednak ojciec wróci. I okazało się, że tego ojca wypuścili z więzienia, kiedy no, jej... super. I oni ale się dowiedzieli, że tam, w tym jakby miejscu, gdzie one pojechały, też tam jest wojna. Że tam też się właśnie pojawiła wojna, zaczęli bombardować. I oni postanowili wyruszyć, żeby zobaczyć, czy nie ma ich w jakimś obozie. Ten tata nie miał nogi, więc musieli bardzo uważać. I oni szli daleko, daleko z tymi rzeczami, aż wreszcie musieli robić obozy obok takiej wioski, zrobili obóz. I to jest już właśnie podróż Parwany, kiedy oni wyruszyli. No co w tej pierwszej historii? No na pewno widać to, o czym rozmawiałyśmy też, że taka sytuacja kobiet w takich krajach no nie jest najciekawsza, tak? Nie mają łatwo, ale też, że talibowie, no tak jak ten tato poszedł do więzienia za to, że miał książki, tak? Po angielsku. Tak. Czyli, że oni są... I w ogóle miał książki. Tak, antyzachodnie. To jest taka można powiedzieć, że no to jest... Kawałek armii. To jest armia. Tak, no oni zbrojnie jakby walczą o to, żeby kraj podporządkować sobie i zasadom takim skrajnym, zasadom religijnym. To jest takie coś trochę jak krzyżacy. To nie znaczy, że wszyscy islamiści, tak? Osoby, które wyznają islam, są złe i wszyscy mają te same poglądy. Absolutnie nie. To jest taka skrajna wersja tej religii, takiej wojny, która jest o nią oparta i która chce budować państwo właśnie na takich zasadach, mówi się szariatu, gdzie no, ta rola kobiet jest bardzo ograniczona i gdzie te kobiety no, nie mają szansy na takie normalne życie, tak, rozwijanie się, nie mogą nawet wychodzić z domu tak bez zakrywania twarzy. I dlatego to bardzo taka trudna sytuacja, no i widzimy, że Parwana z rodziną ucieka, tak? Tak, i potem ta Parwana musiała sama podróżować. I tam, no tylko tak po prostu bardzo w skrócie opowiem, ona tam spotkała, po prostu w takiej innej wiosce spotkała takiego chłopczyka zostawionego, biednego i nazwała go Hasan. Ile on miał lat, ten Hasan? Nie wiadomo, jakiś roczek, dwa, ale ona postanowiła go wziąć i to było dla niej po prostu jak taki mały braciszek, zajmowała się nim. Potem spotkała drugiego chłopaka. A ona się już rozdzieliła ze swoją całkiem rodziną, tak? Tak, bo nie miała nikogo już.
szukała ciągle tej mamy. I spotkała potem takiego drugiego chłopaka, Asifa, coś tak. Asif. I on też potem był jej takim bratem, a potem jeszcze spotkała taką małą dziewczynkę, Leilę. To była taka starsza, sama mieszkała tylko z taką babcią i oni razem podróżowali, wszyscy razem potem. Czyli przemierzali kraj, I ci chłopacy to byli jej tacy bracia. No nie zresztą nie powinnam powiedzieć, co się tam działo, ale powiem, że wszystko... to nie było łatwo wszystko się tak dość dobrze skończyło. No tak mniej więcej dobrze. A ostatnia część... Ale mieli tam dużo, dużo takich przygód, można tak, powiedzieć. Ale fajnie jest to, że ona prawie w każdym rozdziale pisała list do tej swojej koleżanki, do tej Shauzi. No i ostatnia część jest właśnie o tej Shauzi. Jak ona sobie radziła? Ona najpierw była u pasterzy, potem poszła do tego, znaleźli, bo tam był taki jakby, ta pani Vera prowadziła wdowi kompleks i tam były dzieci i takie wdowy. Wdowy, czyli kto to jest wdowa? Takie, co straciły mężów. Czyli takie kobiety, które straciły mężów. Tak, i ona tam mieszkała w tym wdowym kompleksie, ale postanowiła uciec i tam jest taki jakiś kraj obok Afganistanu, chyba Peshwar? Musiałabym sprawdzić. Pakistan. Pakistan. Pakistanu. No, i ona tam prowadziła życie, no... Czyli uciekła do Pakistanu. Tak. No, nie było jej tam łatwo, ale fajne jest to, że ona miała też takiego psa, którego po prostu dostała go od tych takich, od tych pasterzy. Nazywał się Jasper. I co, wspierał ją ten pies? Tak. Bronił ją, wspierał ją. Miała takiego towarzysza. Tak, ale miała tam bardzo trudne przygody w tym... W tym Pakistanie? Tak. No i było jej raz trudno, raz łatwo, ale... No. A udało jej się dotrzeć do Francji? Do Francji nie. Bo potem zrozumiała, że to nie jest dla niej takie ważne. I najpierw bardzo nie lubiła tej pani Verdy, bo ona jej wszystko kazała. No ale ona też jej chciała pomóc, prawda? Tak. To nie było tak, że ona chciała jej coś złego zrobić, tylko po prostu robiła wszystko dla jej dobra. Ona w tym wdowym kompleksie też miała taką koleżankę, jak wróciła. Nie pamiętam, jak ona się nazywała, ale też miała taką młodszą od siebie koleżankę. I tam w ogóle były takie dzieciaki, wszyscy byli tacy smutni, nie było prawie jedzenia, ale jednak coś było jednak. Mieszkali w takich glinianych chałupach. Ale co, wspierali się, tak? I tak. Jakoś chcieli przetrwać ten trudny czas. No. Powiedz, Ola, co takie było dla Ciebie najbardziej, co Cię tam zaskoczyło? Nie wiem, to, a że to było takie smutne, była wojna, były bomby, były miny. Czyli też miny były, tak? Tak. Że było niebezpiecznie też chodzić w różne miejsca. No. Bo co, miny są zakopane w ziemi, jak się na nie nadepnie, to wybucha, tak? No. Się aktywuje je. Co takie najtrudniejsze dla tych dzieci było w czasie wojny? Że one musiały same i ta parwana musiała sama z tymi wszystkimi dziećmi podróżować. Ona była z nich najstarsza. I nawet takie dziecko, 11 lat, tak? Musi nagle się stać prawie dorosłe. Tak, musiała się opiekować tym resztą. Musiała im pomagać. Zdobywać pożywienie, tak? Najpierw, zdobywać jedzenie. Tak, najpierw temu Hassanowi musiała tylko pomóc, co też było dla niej trudne. Potem pomagał jej też ten Asif, ale on nie miał nogi i chodził z kulami. Gdzieś pewnie na minie właśnie stracił nogę, prawda? Nie. Nie? Albo nie wiem, nie pamiętam. Chyba tak. Tak. Tak, tak. No ona musiała być bardzo odważną dziewczynką, prawda? No. Fajne, że to są, że czytałam akurat 3 książki w jednej książce tak naprawdę. Jak myślisz, co tej parwanie najbardziej pomagało przetrwać? Że była chłopcem. Musiała się przebrać za chłopca. Dzięki temu mogła robić różne rzeczy. Wszyscy ją brali za chłopca. Tak samo ta Shauzia. Też było jej dzięki temu łatwo. Łatwiej trochę. Bo dzięki temu no po prostu było jej dużo łatwiej. No, bo to też właśnie jest kwestia tego, że tam właśnie dziewczynki, kobiety nie mają łatwego życia, tak? Tak. W takich krajach, gdzie rządzą talibowie. A wyobrażasz sobie coś takiego u nas? Nie.
jednak dobrze jest żyć w kraju, w którym nie ma wojny. No, bardzo dobrze. I w którym też jakby każdy może być sobą, tak? Mhm. Nie musi udawać, nie musi... A najgorsze w ogóle jest to, że dalej jest ta wojna tam. Dokładnie. Ona się skończyła, tak. Ale teraz znowu zaczęli. Tak, tak, dokładnie tak. Talibowie przejęli władzę w Afganistanie i no i znowu niestety dzieją się takie rzeczy, które... Ale też takie ciekawe, poznałam na przykład nowe pieczywo, które się tam je, dowiedziałam się, że oni tam jedzą głównie ryż i tam jest takie pieczywo, które nazywa się naan. Mhm. Tak, to są to takie, takie malutkie chlebki. Tak. O, to jest takie, to tak brzmi uroczo, takie małe chlebki. To są też takie chlebki, które się w Indiach je. To są jak takie rogaliczki, regionie. Takie małe chlebki? Nie, to są takie pieczywo, które jest takie płaskie. I ono jest takie mięciutkie i płaskie. Jak takie placuszki. Jak takie placuszki, tak. I to jest naan. Tak, i to się nazywa naan. Także, no, książka też pokazuje właśnie życie w innej kulturze, tak? Życie no. W innych... Nie wszyscy mają, pokazuje, że nie wszyscy mają takie same warunki życia jak my. I mają mieszkania, domy, wodę, jedzenie, dostęp, że wszyscy mają pracę. Że no, są kraje, w których nie tylko ze względu na wojnę, ale też ze względu na to, że są zupełnie inne kulturowo. U nich też dziewczyny noszą czador taki. Tak, tak. I noszą też takie jedno coś. Czekaj, momencik, tylko momencik. Poczekaj. Szador, co to jest? Powiesz nam, co jest szador? Tak, już właśnie szukam. Czador. Duża chusta noszona przez kobiety i dziewczęta, służąca do zasłaniania włosów i ramion. Tak. I co jeszcze noszą? Burka. Burki, tak. Burki. Rodzaj długiego okrycia dla kobiet, które nieco przypomina namiot. Zakrywa całą głowę i ciało. Posiada jedynie niewielki, zasłonięty siateczką otwór na oczy. Na oczy, tak. Bo właśnie kobiety publicznie nie mogą się pokazywać, tak? Bez, tak, odkryte. Nie można odkrywać włosów, nie można w tym takim skrajnym odłamie, nie można właśnie oczu, tak? Nie można też patrzeć kobietom w oczy, więc mają nawet te oczy zasłonięte i taką siateczką. W Europie, w krajach europejskich też można spotkać kobiety, które chodzą ubrane też w burki. Są oczywiście takie mniej skrajne wersje, można powiedzieć, takiego stroju. I to też możecie na pewno zobaczyć na ulicach wyznawców islamu, którzy właśnie w takich tradycyjnych strojach, głównie kobiety można potem rozpoznać, to w krajach europejskich, tak, można się z tym spotkać. Natomiast no, jest to na pewno inna kultura, inne zwyczaje, inne, jak już Ola zwróciła uwagę, jedzenie. Właśnie sobie tutaj słowniczek. I to jest takie ciekawe. Jedynie wydaje mi się, że przykro, że dowiadujemy się z książek tego, no. Które opowiadają o wojnie, tak? Że nie dowiadujemy się z tego, z książek, w których są pozytywne historie. Tylko, ona też traciła różne osoby. Tak, tylko właśnie jest to wojna, jest to... I przykre, myślę, że to jest też takie, że to jest tuż obok, tak? I to się dzieje w takich współczesnych czasach, że to nie jest historia, z której się uczymy, tak jak, nie wiem, o II wojnie światowej, że to już było i mamy to za sobą i po prostu nigdy nie chcielibyśmy, żeby to wróciło, ale podobnie jak z wojną na Ukrainie, te wojny tam też cały czas trwają, tak? Wojna w Syrii, wojna w Afganistanie. To znaczy, może nie... Są też takie dwa kraje, co często ze sobą walczą. Jakieś takie, czekaj. Izrael? Izrael i Palestyna? Nie. A nie, jeszcze było Irak i Iran chyba. Irak i Iran. I Irak. Tak, Irak i Iran. Tak, wojna w Iraku też była. To też są właśnie państwa, no, które sąsiadują. To jest ten tak zwany Bliski Wschód. Tam bardzo często jakieś działania związane, wojenne działania zbrojne się dzieją i... No i na pewno nie są to kraje, w których to życie jest łatwe. Ta książka jest taka trochę na podstawie faktów też. Tak, to jest książka na podstawie faktów.
Czytałyśmy też kiedyś historię Malali, może kiedyś też o, właśnie, tą książkę. O właśnie, ona tutaj się inspirowała trochę Malalą. Tak. I najpierw jej tata mówił, żeby ona była jak Malala. Tak, więc może w jednym z kolejnych odcinków też o Malali opowiemy, bo też mamy książkę o Malali, tak, prawda? Tak, i ona sobie też tak jakby, jak się czegoś bała, to sobie zawsze tak mówiła, Malala dała radę, ja też dam radę. Tak, Malala, to już o niej opowiemy w kolejnym odcinku, nie będziemy zdradzać, natomiast na pewno Malala była... Tak się nią inspirowała. Inspiracją dla... Jej rodzina się starała ją inspirować. Tak, bo też była taką bohaterką, którą... dziewczynką, która po pierwsze właśnie przeszła przez te trudy wojny, a po drugie jest taką inspiracją właśnie pisała do innych ludzi, co się dzieje. Tak. Tak. O, i właśnie w tej książce też ta pani Verge'a i ta organizacja kobiet, ta jej mama też była w tej organizacji, one pisały taki jakby, taką jakby nie gazetę, tylko taki jakby, gdzie pisały różne opowiadania, właśnie ta Parwana im pomagała. Mhm. Mówiła im o różnych takich rzeczach ciekawych, albo ta Szałzia też też opowiadała im, co się dzieje. Tak, tak. Komu byś, Ola, poleciła tę książkę? Ja? No poleciłabym ją dzieciom, w ogóle, dziewczynkom, chłopcom też. Ciekawa książka bardzo. Trochę smutna, ale powiedziałabym, że to raczej taka książka dla takich dzieci od 11 lat, bo to jednak jest taka, po pierwsze smutna książka, no ja w ogóle, ja się takich rzeczy nie boję, ani nic w tym stylu, ale to Maja była smutna, ale na przykład... Myślę, że to jest akurat ta dziewczynka ma 11 lat, więc to tak od 11 lat myślę. Mhm. No myślę, że na pewno Ola akurat jest młodsza. No ja to jestem mamuniu taka, że no wiesz, no Baśniobór czytałam, to też się przeczyta. Ale książka jest na pewno taka trudna do przeczytania, dlatego warto też zwrócić na to uwagę, że są dzieci, które są bardziej wrażliwe i dla których to może być naprawdę trudna książka. Więc ja tak przejścia. Myślę, że od tak 10-11 lat, no tak mniej więcej do, nie wiem, do 15-16. My też dużo rozmawiamy o wojnie, o tym, co się dzieje w rejonie Bliskiego Wschodu, także myślę, że Oli było trochę łatwiej to zrozumieć. Ale nie, no, takim dzieciom, które gdzieś tam nie mają tego tła, to myślę, że warto to tło zrobić i warto rozmawiać o tej książce. Książka też została zekranizowana. Ja oglądałam akurat też ten film. Serio? Mogę obejrzeć? Animowany na podstawie tej książki, w sensie na podstawie tej historii, o tak. Jest ona... Mogłabym proszę obejrzeć film? Myślę, że jak znajdziemy gdzieś tam... To jest taki film animowany. Natomiast jest to... Nie powiedziałam, że jest to film dla dzieci. Ale ja czytałam książkę, to mi będzie łatwiej, to ja mogę tak, obejrzeć. Tak, myślę, że... No sprawdzimy, od ilu lat jest ta ekranizacja dostępna dla... Z książką mi będzie łatwiej, bardzo dziękuję. Tak, ale jest na pewno właśnie ten... Ja nie pamiętam tytułu tego filmu, ale jak sobie przypomnę, to na pewno to sprawdzę, bo jestem pewna, że go oglądałam. Może po prostu wpisz Żywicielka film. Tak, sprawdzę to na pewno. Książka jest na pewno też z takim pozytywnym wydźwiękiem, prawda? Pokazująca, że nawet w tym czasie wojny, nawet w takich trudnych bardzo warunkach, można przetrwać. No, na przykład tutaj przy każdej części, przy zaczęciu na przykład części jest napisane na przykład Żywicielka dzieciom wojny, że dla dzieci na przykład, które miały wojnę. Że dedykowane jest, tak? Tak. Komu jest dedykowane. Dedykowane. Mhm. Na przykład, Podróż Parwany, dzieciom, które zmuszamy do dzielności, jakie nie powinny musieć w sobie odkrywać. Mhm. Awsuzia jest dzieciom zagubionym i wędrującym z dala od swoich domów. No mamuniu, no to może przestańmy już paplać, to możemy sobie poza odcinkiem i może już skończmy ten odcinek, nie? Dokładnie. Zostawiamy Was z refleksją, polecamy bardzo książkę. I sorry, że tak się wygadałaś. Myślę, że szczególnie też warto tą książkę przeczytać w obliczu tego, co się dzieje na Ukrainie, bo myślę, że to bardzo pomaga zrozumieć... I sorry, że się zagadałam. ...taki wojenne środowisko, tak? W sensie, że trochę bardziej nam pozwala wejść w buty osób, które żyją na terenach objętych wojną i też tego, jak możemy im pomóc. Mhm.
Na przykład tutaj też były różne organizacje, które pomagały. Tak, tak. Chyba jakiś tam księżyc, czerwony półksiężyc czy coś. Tak, czerwony półksiężyc. To jest taki odpowiednik Czerwonego Krzyża. No bo czerwony jakby krzyż jest jednak symbolem utożsamianym z chrześcijaństwem. Dlatego w krajach arabskich jest organizacja, która się nazywa Czerwony Półksiężyc. Tak? I tutaj też jest ONZ. I ONZ, tak? Czyli Organizacja Narodów Zjednoczonych. To jest taka organizacja zrzeszająca różne kraje, które mają jakby wspólnie zajmować się różnymi tematami. Dobrze, odcinek bardzo długi. Dziękujemy Olu za tą opowieść i w ogóle za przeczytanie tej książki, bo to jednak jest dosyć gruba książka i trudna. No, nie jest taka gruba. 400 prawie stron. 379 stron. Tak. Książka też, część dowodów książki też jest przeznaczona na pomoc, także bardzo polecamy ją też w takiej papierowej 382. wersji, żeby ją zakupić. No. Teraz już się chyba pożegnamy. No, można tą książkę czytać oddzielnie w trzech częściach albo razem. Dobrze. W całej książce. Do usłyszenia. Pa! Następnym razem. Trzymajcie się. Cześć. Pa!